pisar na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 17 grudnia 2015 roku. Pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów naszej gminy, mieszkańca przybyłego na naszą posiedzenie komisji i wszystkich członków komisji. Proszę państwa, do proponowanego porządku posiedzenia proszę sobie zapisać dochodzą w punkcie rzymskie dwójka jest punkt pierwszy, podpunkty trzeci i czwarty. Trzeci podpunkt to jest dokonanie zmian w uchwale nr 12/96/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Podpunkt czwarty, dokonanie zmian w uchwale nr 12/97/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularzu, w którym zawarte będą dane dotyczące przedmiotu, podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Wszyscy państwo się w tej chwili otrzymali projekty tych dwóch uchwał. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze ma jakieś propozycje do zmian porządku posiedzenia, uwagi? Jeżeli nie, to daję pod głosowanie. Obecnie porządek posiedzenia. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego rzymskiego. Analiza projektu uchwał przygotowanych pod obrady 13 sesji Rady Gmina Gminy dotyczących spraw. Pierwszy punkt to jest dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Dostaliśmy wcześniej materiały, mamy na ostatniej stronie objaśnienia, ale może udzielę tutaj głosu króciutko pani skarbnik. Witam serdecznie. Proszę państwa, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to wiemy, że to jest usankcjonowanie wszystkich zmian dokonanych od ostatniej zmiany, która była we wrześniu dość dawno, a obejmuje również zmiany, które tutaj mamy pod obrady sesji, która będzie 22 grudnia. I proszę państwa, przejdę tak pokrótce do tej uchwały zmieniającej budżet jeszcze. Najprawdopodobniej będzie to ostatnia już zmiana w tegorocznym budżecie. I proszę państwa, jeśli chodzi o zmiany, w dochodach mamy jedną zmianę, ta sama kwota po zmniejszeniu, ta sama kwota pojawia się w wydatkach. Otóż, proszę państwa, nie wiem, czy państwo pamiętacie, przy uchwalaniu budżetu na ten rok założyliśmy pewną kwotę na pokrycie VAT-u od kanalizacji, którą budowaliśmy w tym roku w sołectwie Kobiernice i w Czajcu. Może przybliżę temat. Proszę państwa, VAT czy takie tego typu inwestycji, które jest związane ze sprzedażą opodatkowaną, jest kosztem niekwalifikowanym i ten VAT gmina, jeśli ma sprzedaż opodatkowaną, a my mamy fakturowanie za ścieki, może odzyskiwać poprzez Urząd Skarbowy. Jako że faktury za budowę sieci kanalizacyjnej, głównie w Czańcu, były ogromne, zwracaliśmy się co miesiąc do Urzędu Skarbowego o zwrot tego VAT-u w gotówce. Przelewy. Ale nie poprzez potrącania z kolejnych miesięcy, tylko jednorazowo. Proszę państwa, otrzymaliśmy już sporą kwotę, bo 1 200 000 zwrotu. Liczyliśmy się z taką możliwością, że nie wszystkie VAT może być zwrócony w tym roku. Gdyby on był niezwrócony w tym roku, więc gmina by musiała po stronie wydatków ponieść wydatek, a po stronie dochodów wpłynęłoby to w przyszłym roku, zarachowanie na ten rok. Możemy te środki uwolnić, bo jak mówię, bardzo dużo sprawów nam przyszła. Ma jakaś nieznaczna kwota jeszcze przyjść w grudniu i myślimy, że Urząd Skarbowy nam to, mamy przyrzeczenie naczelnika, że nam to zrefunduje wszystko w tym roku. Także możemy uwolnić tą kwotę 280 tysięcy po stronie dochodów i po stronie wydatków. No bo jak jeśli po jednej stronie nie będzie wydatku, to po drugiej stronie nie będzie dochodu jako zwrot tego VAT-u. I proszę państwa, maleńka kwota zmiany, a mianowicie w zakresie transportu i łączności oraz działalności usługowej.
pozostały nam w tym roku nieznaczne środki, nieznacznie planowane na rozpoczęcie planu pracy przy planie zagospodarowania przestrzennego. Było to niewykonane w tym roku. Jak Państwo patrzyli do materiałów na rok następny, jest ta kwota dużo większa, bo będziemy się przymierzać już do kompleksowej zmiany planu. Moglibyśmy te środki przeznaczyć na dofinansowanie w każdym sołectwie potrzeb, które tam sołectwa zgłaszały, a mianowicie zakup kamienia, zakup, w zasadzie te zakupy to są już poczynione, nie zafakturowane, ale są poczynione, te sołectwa nie dysponują już w zasadzie swoimi środkami, a są takie potrzeby, żeby zakupić kamień czy jakieś inne kruszywo, kupowaliśmy też asfalt na drogi gminne, więc te środki przydałyby nam się, żeby je przeznaczyć. Oczywiście jest możliwość zapłaty tych faktur w styczniu, ale no nie byłoby takiej potrzeby, gdyby Państwo wyrazili akces na przesunięcie tych środków. Każde sołectwo, żadne nie zostało poszkodowane, miało te wydatki poczynione w tym zakresie. Ja tyle, proszę Państwa, jeśli o zmianę tegorocznego budżetu. Dziękuję. I oczywiście po prezesie. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę Państwa, pytania do Pani Skarbnik odnośnie dokonania zmian wieloletniej w programie finansowej lub uchwale budżetowej na obecny rok? Nie widzę. W takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały, proszę Państwa, dotyczący dokonania zmian wieloletniej w programie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Następny projekt uchwały, dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do tego, do podpunktu nowo wprowadzonego. Proszę Państwa, dokonanie zmian w uchwale nr 1296/2015 Rady Gminy z dnia 1 grudnia bieżącego roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnym do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Czyli tu były rozumiem zastrzeżenia do obydwu tych wzorów. Tak? Proszę Państwa, może od początku troszkę Państwu opowiem o genezie tych uchwał i w ogóle co się z nimi działo. Otóż podobnie jak przy elektronicznych wzorach deklaracji oraz informacji podatkowych, również dokonaliśmy tutaj zmiany. Wprowadziliśmy nowe formularze dnia 1 grudnia na rok, obowiązujące od roku 2016. Minister Finansów na swojej oficjalnej stronie, w oficjalnej swojej zakładce formularze opublikował urzędowy wzór deklaracji i informacji podatkowej, w którym było zawarte dokładny zapis. Nasz zapis był wzięty z tych wzorów, że obywatel przy osobach fizycznych jest świadomy odpowiedzialności karno-skarbowej za składanie niewłaściwych tam oświadczeń w zakresie nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a w przypadku osób prawnych było to pouczenie. Proszę Państwa, otrzymaliśmy telefon, nie było uchylenia uchwał. Otrzymaliśmy telefon z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bielska, oddziału Bielska. Nasz kolega, opiekun, że jest to uchybienie. I proszę Państwa, co się dzieje dalej? Podjęłam polemikę z kolegiatem, dlaczego uchybienie, skoro na stronie ministerialnej, możecie Państwo spojrzeć, ja wiecie chwilę czasu, jest oficjalny urzędowy wzór i my mamy identyczny. Otóż okazało się, z rozmowy wynikło, że Biuro Prokuratora Generalnego zgłosiło do Trybunału Konstytucyjnego protest, jakieś pismem wystosowało pismo, że gmina jako organ podatkowy nie ma prawa straszyć ani obywatela, ani osoby prawnej konsekwencjami grożącymi mu za składanie niewłaściwych informacji. Proszę Państwa, ta sama była sytuacja, może Państwo pamiętacie przy oświacie, ta sama sytuacja była przy śmieciach. Powiedziano mi tylko tyle, że no, jeśli Państwo naprawicie tą uchwałę, skreślimy te zapisy, o których mówiłam wcześniej. Nie będzie RIO wszczynało żadnych postępowań nadzorczych. Powiem tylko, że wszystkie gminy ościenne mają tą samą sytuację, ale zastrzegł kolegiant, że za 2-3 miesiące może być sytuacja, że wrócimy do tego pouczenia, o które w chwili obecnej mamy w uchwale. No ale niestety Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej czy przyosobowym, czy w pełnym składzie orzeka, no nie mamy na to wpływu. Tutaj koleżanki były w takiej samej przypadku na kolegium, no nie ma dyskusji. Proszę Państwa,
No jak mówię, nie chciałam się dalej politykę, przepraszam, polemikę wdawać, no bo kuriozalną sytuacją jest, że minister finansów na swojej oficjalnej stronie, na oficjalnym wzorze publikuje takie, zamieszcza takie pouczenia. Gmina tego nie może, a bierze wzór właśnie z tej strony. Tylko tu. Czyli podobnie dotyczy tego następnego punktu. Czy proszę Państwa, są jakieś niejasności? No takie troszeczkę to jest, proszę bardzo. Ja mam pytanie troszeczkę do pani skarbnik, bo rozumiem, że doprowadzono do sytuacji, w której przez co najmniej kilka miesięcy, tak, jeżeli wrócimy kiedyś do tego wzoru pouczenia, przez kilka miesięcy nasi mieszkańcy składający deklaracje w tym zakresie będą mogli wpisać dowolną informację. Bez żadnej konsekwencji prawnych. No nie będzie. Warunkiem poniesienia konsekwencji jest świadomość obywatela i pouczenie go o tej odpowiedzialności. To warunkuje odpowiedzialność z tego artykułu, który tutaj jest przywołany, 233. I przyznam szczerze, że jak już usłyszałem wypowiedzi pani skarbnik, że znowu pojawia się jak widmo Trybunał Konstytucyjny, to ja przepraszam, wysiadam i dziękuję. Nic się więc nie będę odbywał. Ale chodzi na to, że warto teraz składać, bo rozumiem, że przy każdej takiej zmianie nie przyjmujemy od nowa wszystkich deklaracji. Nie, tak? nie. Tylko te, które w tej chwili będą aktualizowane i będą bez tego pouczenia, więc można... Tak. Dlaczego pisze rolnictwo? Przez pewien rząd będzie bez pouczenia i bez tej oświadczenia o znajomości. Może to być. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś zapytania albo jakieś uwagi? To my tu obydwu uchwał? Nie widzę. W takim razie daję proszę Państwa pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w uchwale nr 12/96/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia bieżącego roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Daję pod głosowanie następny projekt uchwały podobny dotyczący dokonania zmian w uchwale nr 12/97/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia bieżącego roku w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy proszę Państwa do punktu drugiego, z punktu trzeciego rzymskiego, punktu drugiego, uchwalenie na 2016 rok planu gospodarczego, wieloletniej prognozy finansowej i budżetu. Proszę Państwa, do wcześniej projektu budżetu, który z dużym wyprzedzeniem dostaliśmy też proszę Państwa opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczących właśnie pozytywna opinia dotycząca projektu uchwały budżetowej na 2015 rok, pozytywna opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i pozytywna opinia, proszę Państwa, w sprawie opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały. Proszę bardzo Pani. Proszę Państwa, jak Państwo, bo chyba Pani Asia dała Państwu radnym te opinie, czy nie? Tak, wszyscy mają. Tak, jak Państwo mieli okazję zapoznać się z tymi opiniami, są dwa jakby zastrzeżenia czy uwagi niewielkie do uchwały budżetowej, merytoryczne. Również rozmawiamy tutaj z naszym opiekunem kolegialnym. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pierwsze zastrzeżenie, to ono jest na drugiej stronie, że skład zwraca uwagę na konieczność dostosowania zapisu zawartego i tak dalej, jeśli chodzi o wydatki majątkowe. Proszę Państwa, w treści uchwały był zapis, w tym wydatki inwestycyjne, a Regionalna Izba życzy sobie w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. To jest jedna ta uwaga, którą RIO jakby wniosło, aby ewentualnie poprawić. I proszę Państwa, mamy tu upoważnienia dla wójta, upoważnienie do, proszę Państwa, zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia wieloletnie, ale również to, bo oczywiście takie upoważnienia wójt musi mieć, skoro jest to upoważnienie wieloletnie, które jest w wieloletniej prognozie finansowej i takie upoważnienie właśnie mieści się również w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, dlatego RIO wnosi, aby tego upoważnienia nie pisać już w uchwale budżetowej, w czym się w całości się zgadzam, bo rzeczywiście nie ma potrzeby pisać tego samego upoważnienia w dwóch uchwałach. Tylko tyle. Dziękuję.
Czy proszę Państwa, odnośnie może planu gospodarczego i uchwały gminy są jakieś zastrzeżenia, zapytania? Proszę bardzo. Pani Anna, to chodzi o budynek obecnego budynku stadionu sportowego. A, czyli RPS, tak? Czyli w tym momencie my już podejmujemy decyzję o tym, że przedszkole będzie w RPS-ie. No taki był wniosek. Proszę Państwa, jeśli chodzi o plan gospodarczy, jeśli mogę Pani Radny odpowiedzieć, Państwo macie tutaj teraz możliwość dokonania zmian, ewentualnie zmiany nazewnictwa, zadań. Ja powiem, no jak się odbywa wpisywanie zadań do planu gospodarczego z klucza tak zwanego. Wójt otrzymuje wnioski jakieś tam w różnej formie od sołek i coś z tego po prostu musi wybrać. Ale Państwo nad tym pracujecie. Czy Państwo chcecie wybrać te wnioski i w takiej wysokości? Więc plan gospodarczy, jeśli chodzi o zadania sołeckie, tak zwane sołeckie, jest do Państwa dyskusji i Państwa woli. Dziękuję. Jeszcze Panie Tak, ja mam pytanie, czy Rada chce w tym momencie decydować o tym, żeby mieć kolejne przedszkole w Czańcu, nie mając założeń, jakby funkcjonowało, kiedy, co i jak, bo dla mnie to jest kwestia po prostu już podejmowania decyzji daleko idących. Mogę? Proszę. Ja mam pytanie do Pani dyrektor. Ja na wszystkich wiadomo o sześciolatki, najprawdopodobniej będzie prawo wyboru posyłania dziecka 6-letniego do szkoły. Proszę mi wytłumaczyć, czy będziemy mieć na tyle miejsc w przedszkolach, żeby każde dziecko w roku 2017 miało miejsce w przedszkolu, bo taki będzie wymóg. Proszę, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Powiem krótko, mam przed sobą projekt z 4 grudnia 2015. Po takiej wstępnej analizie na terenie gminy Porąbka brakuje miejsc dla jednego rocznika. To, co mamy przygotowane w tej chwili, to jest na około 500, dla około 500 dzieci zatrzymanie, a tutaj jest wyraźnie zapisane 6-latków w przedszkolach, powoduje, że gmina, państwo musicie mieć zabezpieczenie na 4 roczniki, bo 2017 wchodzą obowiązkowo, nie uchylono tego zapisu. Czyli dziecko 6, 5, 4 i 3-letnie ma prawo do przedszkola. A co za tym idzie, jeżeli jest prawo, to znaczy, że ma mieć miejsce w przedszkolu. Nieważne gdzie, ważne, żebyście Państwo mieli świadomość, że problem z przedszkolem Pani Radna pojawi się już w tym roku. Kiedy żadne dziecko 3-letnie nie zostanie przyjęte z powodu takowego, że dzieci 6-letnie zostają. A my nie mamy miejsc na tyle w szkołach, żeby tworzyć oddziały. Być może będzie to jakiś ratunek, ale tak to są takie działania, bo wiadomo, że poszło 1,5 rocznika przez 2 lata do szkoły. Poszły 6,5-7-latka i teraz no nie mamy miejsc nawet, żeby zorganizować oddziały zerowe. Także no jakoś tak, no ta sytuacja jest bardzo trudna dla naszych. Powiem, no jeżeli się nam uda, powiedzmy w Bujakowie i w tym Czańcu, nawet w tym budynku przejętym, to i tak to były potrzeby dla na bieżące, nie na to, że cały rocznik zostaje nam w przedszkolu, bo jak już Państwu wcześniej wspominałam, 2 dzieci jest odroczona w Bujakowie, 3 w Kobiernicach, 6 jest w Porąbce i 12 jest w Czańcu, a więc i trzeba sobie jasno powiedzieć, że reszta dzieci zostanie w przedszkolu. Nikt z rodziców nie pośle dziecka 6-letniego do szkoły. Tego nie wiemy. Skoro tak bardzo, wie pan, ja wiem, co pan chce powiedzieć, co nie znaczy, bo że kampania społeczna była taka negatywna na posyłanie dzieci 6-letnich do szkół. Podpisywaliście też Państwo, może ja również podpisałam, bo uważałam to za błąd, jako obywatel. Natomiast teraz, no z tego, co słyszę od rodziców, to i od pani z przedszkola. Będą pojedyncze wolne miejsca dla 3-latków. Pojedyncze.
Także no, ja nie wiem, czy to będzie, mnie to jest obojętne, gdzie, tylko trzeba te miejsca znać. Trzeba te miejsca znać. Trzeba na zimne dmuchać. Ja nie wiem, gdzie, żebyście mnie Państwo zrozumieli. Dla mnie lokalizacja nie ma znaczenia. Ważne, że to rodzice przyjdą do Pana Wójta. To do Pana Wójta przyjdą rodzice, że nie ma miejsc w przedszkolach, a... Ale często, że wejdę w słowo, no, dla mnie to no, jako śmiertelnika jest niezrozumiałe, że nowy rząd planuje zmienić prawie odnośnie sześciolatków, a to mu uchwałę zostawia, że obowiązek będzie urzędu gminy od 2017 zapewnić trzylatków. Zadanie własnej gminy trzylatków w miejsce przedszkolne. Jedno drugiemu przeczy, bo to wyskoczy problem nie tylko w naszej gminie, tylko w większości gmin w kraju. Ja nie chcę chodzić, żebyście Państwo rozumieli politykę. Ja chcę dotrzeć do sedna, żebyście Państwo zrozumieli, że problem i to jest naprawdę bardzo silny, palący problem, bo nie sztuka, gdyby były miejsca w klasach, w szkołach, żebyśmy uwolnili choćby częściowo dla tych sześciolatków, żeby zwolnić te miejsca dla dzieci młodszych, dla trzylatków. A tu no... Dziękuję się. Pan Kocenba, proszę bardzo. Bo Państwo tak naprawdę to nie wiemy, co zrobi nowy rząd. Tym bardziej, że tak głosy specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego, ba, nawet nauczycieli z naszych szkół, którzy zaczęli mówić w sześciolatku, ja dostrzegam bardzo wiele entuzjazmu wśród tych nauczycieli co do rozwoju intelektualnego sześciolatka. Przyznam się Państwu szczerze, że ja też zaczynałem jako sześciolatek. Kiedyś tam były trudne czasy i inna sytuacja. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, co na dzień dzisiejszy nam zrobimy przedszkolu. My się powiemy w grudniu, bo ta ustawa ma być w życie 31. Nie wiemy, jakie rozwiązania zostały przyjęte. Ale ja to mam. Ale to wie pan, to się zmienia z nocy na noc. Żeby racja była po pańskiej stronie, tylko ja nie chciałabym dożyć sytuacji, kiedy rozzłoszczeni rodzice przyjdą do wójta. I do rady też. No, to nie o to chodzi, że ja jestem w gorącej wodzie kąpana. Ja tu bardzo długo pracuję i zawsze z ostrożnością podchodzę do tematu, ale to są takie zapisy, które muszą wyjść w życie od 1 stycznia. No ale pozwolę sobie skończyć, bo to co w tej 22. Ale to jest polityka, wie pan, to nieważne co jest w 22. To my też wiemy. Kolejna kwestia jest, rzeczywiście trzeba się przygotować na najgorsze i trzeba wziąć pod uwagę różne rozwiązania w tym zakresie. Chodzi przecież o, nie tylko te dzieci chodzi, przecież chodzi o rodziców, dla których ustabilizowanie sytuacji dziecka. Trzyletniego jest bardzo ważne, bo to jest kwestia opieki, to jest kwestia pracy dla rodziców. To są tysiące problemów, z którymi się mogą spotkać rodzice. I jeżeli będą bardzo, oni mieli pretensje, to oczywiście mieli pretensje do władz gminy. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia, proszę Państwa, jesteśmy już przy planie gospodarczym. Ze smutkiem przyjmuję, że w tym planie gospodarczym nie przewidziano dalszych nakładów na przedszkole w Kobiernicach. Proszę Państwa, te potrzeby, które są, być może one nie są duże w stosunku do całości tej inwestycji, ale w zakresie wyposażenia tego przedszkola w stosowne żaluzje, czy cokolwiek byśmy powiedzieli, z jednej strony, z drugiej strony, natomiast kwestia odpowiedniej wentylacji, odpowiedniego sklimatyzowania tych wszystkich pomieszczeń. Jest o tyle ważne, że nie ulega żadnej wątpliwości, że ma to wpływ również na zdrowotność dzieci. W tak dużej populacji jestem przekonany o tym, że może to być wpływ ten raz, a dwa, wiemy jak to wszystko wygląda, tam gdzie jest bardzo dużo zdrowotności. Ale zachorowanie jednego dziecka niesie za sobą niejednokrotnie już całą falę. To następuje tutaj
symptom domina, po prostu zaczyna wszystko walić. I myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że tak się dzieje, bo albo doświadczamy tego na co dzień, albo co najmniej mamy do usłyszenia. Dlatego uważam, należy dokonać takiej weryfikacji w zakresie planowania wydatków na rok przyszły, aby to doposażenie, to konieczne zrobienie tego, co w tej szkole jest do zrobienia, no, odbyło się jak najprędzej. Te dzieci się nie upomną tutaj. Jeżeli my o tym nie zadecydujemy, to te dzieci tutaj nie przyjdą i nie powiedzą, zróbcie nam klimatyzację, bo my się zdecydujemy, albo zróbcie coś, dlatego że się przegrzewamy i chorujemy wtedy. Proszę Państwa, te pieniądze się już uznały w tym budżecie. Ja nie wiem, jak Państwo do tego podchodzą, ale do tego przedszkola uczęszczają dzieci, nie tylko z kobietami, uczęszczają z porączki, z tańca nawet uczęszczają, prawda? Wszystkich stopni uczęszczają do przedszkola dzieci i uważam, że im więcej zrobimy dla nich, to tym bardziej stworzymy sobie chwałę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Drzewiecki prosił o głos. Jeszcze do Pani Dyrektor, bo akurat moja córka uczy Bielsku od 1 do 3. I tak jak ona mówi, to naprawdę jest dramat, jeżeli chodzi o tych sześciolatków, jeżeli chodzi o zachowanie ich, jako oni nie potrafią się skoncentrować dłużej niż tam 20 minut. Oni jeszcze się chcą bawić i tak dalej, dlatego nie rozumiem podejścia pana Kocęby, że my mamy się przejmować, czy dziecko będzie miało katar. Jak w jej grupie są dzieci, które emocjonalnie są tak, że jak ona zaczyna program, to jedno jest nad wyraz jakby uzdolnione, i już jest na przykład 3 lekcje do przodu, a drugie jest 3 lekcje do tyłu, nie? I ja uważam, że trzeba się przygotować, jak mówią, jak to mówią, bo myślę, że jak w szachach, nie? 2 ruchy do przodu. Czyli my będziemy stanąć na głowie, żeby to nie chodzi o pana wójta, tylko chodzi o nas, żeby te przedszkola w miarę były przygotowane, nie? Lepiej się zabezpieczyć, jak tych leczy, nie? I tymi rękami się podpisuje pod tym, co pani mówiła, że nie będą rodzice posyłać. Nie będą rodzice posyłać. Cześć. Dziękuję. Pan Filarski prosił o głos, proszę. Ja bym chciał, żeby ją Państwo wrócić do meritum tego punktu, a nie może nadmiernie troszkę politykowali, czy wróżyli z kursów, bo nikt nie wie, jak zadziała program 500+, może się nagle zacznie rodzić jeszcze więcej dzieci i tak dalej. Moim zdaniem problem będzie i będzie narastał. Pytanie tylko pozostaje, w jaki sposób chcemy ten problem rozwiązać. Bo zasadnicze jest pytanie, czy cała Rada, czy też może część Rady w formie klubu podjęła decyzję, że w budynku LKS-u w Czańcu ma powstać nowe przedszkole publiczne, a pozostali mają to zaakceptować na zasadzie faktu dokonanego. Bo w szczególności zwracam się do radnych, którzy są w pierwszej kadencji. Drodzy Państwo, te 20 tysięcy to jest tylko balon zwiadowczy. Za tym pójdą dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dostosowanie pomieszczeń, które Pani Dyrektor pamięta, żeśmy przerabiali już kilkakrotnie. Dostosowanie ich zarówno do obowiązujących przepisów, jak i do interpretacji ze strony sanepidu, takich, a nie innych przepisów. Więc proszę Państwa, ja bym słowem nie powiedział, nie odezwał się tu słowem, gdyby wszystkie te koszty miało ponieść we własnym zakresie sołectwo Czaniec. Bo wtedy to jest wewnętrzna sprawa tegoż sołectwa. Ale to jest w mojej ocenie raczej niemożliwe i te 20 tysięcy to jest na zasadzie, skoro już wydaliśmy 20, to teraz trzeba wydać kolejne 200, żeby to zadanie zrealizować. Państwo jesteście strażnikami budżetu. Jeżeli Państwo podejmujecie taką decyzję, że akurat ten budynek jest najlepszy i ten akurat budynek będziemy dostosowywać i właśnie do przedszkola działającego jako placówka publiczna, a nie niepubliczna w systemie, no to trzeba sobie odpowiedzieć, proszę Państwa, jakie będą dalsze konsekwencje. Może istnieją inne alternatywy. Ja wiem na pewno o alternatywie, która istnieje w Kujawie, gdzie jest budynek gminny, gdzie przedszkole się mieści, ma pełne zaplecze z odbiorem, natomiast brakuje miejsc dla dzieci na salach. W Kujawie mamy na piętrze, na dobrą sprawę, jednego użytkownika lokalu socjalnego, komunalnego. Być może gdyby pan wójt zechciał się nad tym problemem jakoś pochylić, może udałoby się znaleźć kompromisowe rozwiązanie, może by się udało znaleźć
jakieś inne mieszkanie dla tej osoby i wtedy mamy do dyspozycji dodatkowe sale i nie tylko rozwiązane, przynajmniej na jakiś czas, bo ja nie mówię, że to jest docelowe rozwiązanie. Problem tej ilości dzieci, które nam których miejsc nie udało nam się znaleźć na terenie gminy. A tam, proszę Państwa, koszty dostosowania tych pomieszczeń no, będą nieporównywalnie niższe, to jest raz. Dwa, chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że nawet te przedmioty, podmioty niepubliczne, niepubliczne przedszkola, które są w systemie i tak płacą nam dzierżawę. Więc jakiś ten pieniądz do nas wraca. On może nie jest kolosalny, ale też nie jest według mnie do przegapienia. Więc jeżeli dzisiaj rozmawiamy o 20 tysiącach ze środków własnych sołectwa Czaniec na dostosowanie czy projekt adaptacji pomieszczeń, no to proszę Państwa, trzeba by również wskazać, skąd chcemy, a mowa jest o przyszłym roku, tak jak Pani Dyrektor zaznaczyła. Bo to nie jest projekt, który będziemy realizować za 5 lat, tylko musimy go realizować szybko. To w tym samym budżecie na 2016 rok musimy, proszę Państwa, znaleźć odpowiednią ilość środków na realizację tego projektu. Chyba że radni Szczańca godzą się na to, że jest to eksperyment. Czyli robimy projekt, zobaczymy ile wyjdzie, a jak nie znajdziemy pieniędzy, to nie będziemy realizować. No wtedy ja słowa nie powiem. Proszę Państwa, bo mi się tak nasuwa tutaj taki wniosek, proszę Państwa, bo rząd też się przymierza do likwidacji gimnazjum, prawda? Bo tutaj Pani Dyrektor mówiła o pomieszczeniach, ewentualnie w szkołach dla grup przedszkolnych. Jeżeli by rząd to zrobił równolegle, poszło to z sześciolatkami i z gimnazjami, to my zyskujemy w każdej szkole pomieszczenia, proszę Państwa, bo sześć podstawówka jest w tej chwili, czy Pani Jaru, czy gimnazjum, nie mylę się, prawda, bo Pani pracuje, 3 lata gimnazjum jest. Tak, tak. No to czyli będzie, jakby było znów na 8, czyli po jednej klasie, czy nie jednej, czy więcej w danym gimnazjum nam się zwalnia miejsc. I tu też trzeba przemyśleć, proszę Państwa, bo te miejsca, bo zawsze dofinansowujemy, też to utrzymanie kosztuje jako urząd gminy, wykorzystać to. No tylko nie wiemy, co będzie, to jest duża niewiadoma, prawda? Nie mamy, co będzie, ale to też by trzeba, proszę Państwa, wziąć pod uwagę, tylko tak jak mówię, ani Państwo, ani nikt z nas nie wie, czy to rząd zrobi równolegle. Nie, nie zrobi. Nie ma to tego w tym projekcie. Nie ma, no to właśnie, nie jestem zorientowany, dlatego, ale tak się by się nasunął, że w przyszłości by się w tych gimnazjach, w szkołach też po budynkach pomieszczenia znalazły. W szkołach podstawowych. Podstawowych, tak? Ale to się w przyszłości. Bo to będą podstawowe, nie gimnazjum, ale mówię jako w budynkach. Przykładowo Porąbkę, młodsze, starsze klasy, wszystkie na gimnazjum, dać do Kozłownika. No nie, tak mówię, pogląduję, prawda? Przedszkole. Dziękuję, proszę bardzo, Pani Góra. Ale to będzie, to znaczy inaczej, bo to ma być rozpracowane, to jest rozwiązane i na pewno trzeba będzie stworzyć w przypadku Porąbki dwie podstawowe. Dwie podstawowe, tak. No ale teraz zobaczymy, co będzie. Tak, bo 10-12-osobową. Żeby po 10 też, to nie ma problemu z Bujakowem, z Kobiernicami. Proszę. Nie ma problemu z Czańcem. Bo powiedzmy, nawet jeżeli to tam w jakiś sposób naturalny też, no tutaj też, no wiadomo, że to jak podzielić, żeby było w miarę, żeby w jednej szkole nie było za dużo, a w drugiej, no na pewno z niezadowoleniem rodziców, no bo tradycje, że rodzic chodzi do tej szkoły, więc dziecko też, no to jest tak. Pani Kula prosiła. Drodzy Państwo, ja uważam, że przy miarkach do organizacji przedszkola w budynku LKS-u w Czańcu jest bardzo trafna. Przypominacie sobie Państwo komisję, na której analizowaliśmy działalność LKS-u i zwróciło nam uwagę fakt, że koszt, jaki wydaje, ponosi gmina na media jest bardzo wysoki, a budynek w pełni nie jest wykorzystany. Skoro mamy budynek, drodzy Państwo, mamy już budynek, to dlaczego nie zaadoptować go? To jest raz. Dwa, proszę Państwa, lokalizacja, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, jest doskonała. Jest przecież stadion, te dzieci mogą wyjść na spacer na ten stadion, prawda? Jest bezpieczeństwo zachowane. Gdzie tu w Porąbce panie mogą iść z tymi dziećmi? Popatrzcie, gdzie? W jakich warunkach? A przecież jeżeli chodzi o podstawę programową, to tam spacery są obowiązkowe w podstawie programowej. I jest sala wielka gimnastyczna i uważam, że lokalizacja jak najbardziej.
Dziękuję, pan Żawiecki. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że do pana Pilarskiego, że no dzisiaj 20 tysięcy, jutro 200, no ale choćby było to 200, to ja uważam, że za 200 nowego przedszkola nie wybudujemy. W takim czasie. Mogę odpowiedzieć? Tak, proszę bardzo. Ja się z panem zgadzam. Ja się z panem zgadzam. Może nawet 400 tysięcy. Tylko po pierwsze, może gdzieś możemy wydać mniej, też w budynku komunalnym, to jest za. To jest pierwsze pytanie. Drugie to, na co zwrócił uwagę pan przewodniczący. 8-letnia szkoła podstawowa to jest jeden rocznik mniej dzieci w szkole. A już przerabialiśmy, proszę państwa, z powodzeniem temat zerówek w szkołach. To jest do zrobienia, to się da zrobić. I to funkcjonowało, i funkcjonowało całkiem dobrze. A szkoły, proszę państwa, też są naszymi budynkami. Też może dojść do sytuacji, gdzie będziemy ogrzewać puste klasy. Więc to nie jest żaden argument, że akurat LKS jest takim, a nie innym budynkiem. No proszę państwa, cały czas rozmawiamy o budynkach komunalnych, o ich maksymalnym i optymalnym wykorzystaniu. Ale wracając do pana słów, panie radny, ja się zgadzam. Tylko proszę teraz powiedzieć, gdzie w tym budżecie na 2006 rok pan widzi te 200 tysięcy. Za 2016. Bo ja tego nie powiem, to pani skarbnik o to zapyta. Bo trzeba zawsze, proszę państwa, wskazać źródło finansowania określonego zadania. Więc tak mówię, jeżeli państwo jako radni Szczęca decydujecie się na eksperyment pod tytułem projekt dostosowania LKS-u na potrzeby przedszkola i liczycie się z tym, że możecie wydać 20 tysięcy, no macie ponad dwa razy więcej niż Bujaków, to może was po prostu stać na takie eksperymenty. Nas by nie było stać. Sponsorów. No może macie sponsorów. Chwała wam za to. Bardzo dobrze. Bo wtedy mniejsze jest obciążenie dla podatnika w takiej gminy. Ja tylko jeszcze raz apeluję do państwa o rozwagę w podejmowaniu tego typu decyzji. Bo jeżeli tak jesteście państwo przekonani i pewni jesteście, że nawet jak będzie trzeba 200-300, to się znajdą, to proszę państwa, pani skarbnik nie drukuje z tego, co wiem. Przynajmniej jeszcze nie, na razie nie musiała zacząć drukować. Więc wskażcie źródło. Powiedzcie, komu zabierzemy wtedy. Bo na tym polega, proszę państwa, wskazanie źródła w budżecie. Jeżeli mamy pomysł na realizację jakiegoś zadania, to naszym obowiązkiem jest wskazanie źródła finansowania. A budżet jest zamknięty, bo jest określona kwota dochodu i w tej kwocie operujemy. Trzeba w tym momencie powiedzieć, dobrze, zabieramy z tego zadania i robimy przedszkole w LKS-ie. I wasza wtedy odpowiedzialność za to. Ja tylko o to apeluję, o rozsądek, nie o populizm, nie o podnoszenie, że to budynek gminny i pomóżmy w jego utrzymaniu, bo mamy tych budynków całą masę. Mamy szkoły, mamy budynek, ten, o którym wspomniałem w Bujakowie. Państwo pewnie, jak się rozglądniecie u siebie w SOS-ach, to też takie znajdziecie. Gdzie jest dużo łatwiej dostosować pomieszczenia w szkołach, czy na przykład, tak jak mówiłem, w budynku komunalnym w Bujakowie, niż na nowo, proszę państwa, dostosowywać pomieszczenia LKS-u, bo proszę państwa, przecież to jest cała infrastruktura do zmiany. Przecież wszystko tam będzie trzeba zrobić w tym budynku. Od sedesów poczynając, na oknach kończąc. To są kolosalne, proszę państwa, wydatki na dostosowanie pomieszczeń dla małych dzieci. Myśmy to przerabiali, dlatego to wiem. Tak to bym nie wiedział, gdybym sam nie widział na swoje oczy. Więc apeluję o rozsądek. Mogę powiedzieć zdanie? Proszę. Ale jeżeli przymierzamy się na przykład do organizacji zerówek w szkołach, obecnych szkołach, to tak samo trzeba będzie ponieść koszty na po prostu przygotowanie tego obiektu, tych sal. Pani radna, te zerówki już działały i są przystosowane. Działały, ale już nie działają. Ale pomieszczenia są. Ale nie ma pomieszczeń. W naszej szkole była zerówka i nie ma pomieszczeń. Doszła klasy. Gdzie pan? Doszły klasy. Klasy 1-3 to jest pełna zmiana. Proszę pani Madu, prosiła o głos i będzie pani Meglarzy. Dziękuję. To znaczy tak, na pewno również patrząc z perspektywy rodzica, dzieciaki nie pójdą do przedszkola. Do szkoły, jeżeli będą miały możliwość pójścia do przedszkola. Dlaczego? Dlatego, że rodzic ma wtedy zapewnioną dłuższą opiekę. Ta opieka jest no, jakby bardziej stabilna, bo tu są świetlice, potem po lekcjach i tak dalej. Również z punktu widzenia nauczycieli, którzy faktycznie borykają się z tym różnym rozwojem, przystosowaniem i rozwojem przede wszystkim takim społecznym, socjalnym, emocjonalnym. Nauczyciele no, są zadowoleni, bo mają pracę, prawda? Więc bo w momencie, kiedy sześciolatki weszły do szkoły, to zostały utworzone nowe oddziały. Więc entuzjazm ich jest jakby zrozumiały. Zresztą nauczyciele chyba się tym entuzjazmem
mogą dzielić z innymi. Natomiast mam pytanie inne. Czy gdyby ten plan zagospodarowania i przystosowania budynku RKS-u nie był brany pod uwagę? Czy mają Państwo jakieś inne rozwiązanie? Bo tu jest największym problemem to, że jak gdyby ten plan wejścia czy powstrzymania wejścia dzieci do szkoły nie współgra z 8-letnią szkołą, prawda? Bo gdyby to było razem, to byśmy jakoś sobie poradzili, bo ten jeden rocznik wychodzi, jest mniej i tak dalej. Natomiast czy jest jakiś plan na ten 2016 rok, żeby tym dzieciom zapewnić miejsce w przedszkolach? Oprócz tego LKS Pczaniec, czy jest jakiś inny? Na dzień dzisiejszy widzę to w ten sposób. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą bujaków, no konieczność jest remontu sali w Bujakowie na, i utrzymanie tam oddziału zerowego. To jest 25 miejsc. Jeżeli w szkole, mówimy o szkole. Natomiast w pozostałych szkołach rozmawiałam z panią dyrektor z Porąbki, miejsc nie ma na zerówkę. Nie ma. Ma 14 oddziałów i to jest, jeżeli byłby ten nabór do klasy pierwszej w ilości 6 dzieci, być może ktoś się zdecyduje, być może ktoś zostanie z tej pierwszej klasy, będzie tą klasę, bo tak jak tu Państwu ustawa mówi, że rodzic może na swoje życzenie zostawić dziecko w pierwszej klasie, to wtedy już będzie trzeba zrobić którąś klasę dwuzmianową. Czyli to pokazuje, że tego pomieszczenia fizycznie dla tego oddziału zerowego nie ma. Byłoby rozwiązanie na Kozubniku, tam jest oddział zerowy, gdyby była druga zmiana. Żeby po prostu te dzieci szły, te sześciolatki na drugą zmianę. Bo jeżeli nie, wszystko zostanie tak jak jest, to no, praktycznie dla żadnego trzylatka nie ma miejsca. Nie ma, bo to jest cały rocznik, proszę Państwa, no to wiadomym jest, że rodzi się w roczniku od 150 do 170 dzieci na terenie naszej gminy. Macie raport, to tam sobie popatrzycie, że te cyfry nie kłamią, to mówimy o tym, o takim rzędzie liczb. Także z Bujakowem, jeżeli by się udało, no trzeba znaleźć miejsce i to w każdym sołeckim, bo to nie o to chodzi, że nie wiem, nie znam tego lokalu stadionu, ile tam tych dzieci w ogóle. Ale też nie jest dużo, tam jest chyba jedna. To może by to potrzeby Czańca zaspokoiło, bo trzeba sobie... Cała góra tylko, że są uwarunkowania momentarzowe, prawda? Tak, z tego co słyszałam, 40 jest na dziecko. No, to tam i tak się nie zmieści dużo. Tam jest cała góra. Łącznie jest z tym klubem i z tym dużą parą. I z mieszkaniami? Nie do regulowania w ogóle. Nie wiem, ja... Oczywiście, mamy w tym momencie problem HCAW-u, mamy problem żywienia, mamy problem odrębnego dostępu do zamkniętej przestrzeni przedszkola, która nie może być skomunikowana z tymi urzędami. Tam nie musi być, bo prywatni mają wejście gdzie indziej. Proszę Państwa, podziwiam Państwa entuzjazm, tylko się obawiam, że nie jest oparty na merytorycznych przesłankach. Proszę Pani Meglarz, prosiłam. Ja przepraszam. Ja tylko chciałam przypomnieć panu radnemu z Bujakowa, że Czajnik ma więcej... Filar, nie... się nazywam. Ale przepraszam bardzo, pan przed chwilą tak samo zwracał się do pana mojego kolegi, więc powtórzyłem to samo. Przepraszam, panie Wilarski. Ja się nie obawiam. Przepraszam bardzo. Panie Wilarski, chciałam panu powiedzieć, że Czajnik ma, sołectwo Czajnik ma więcej pieniędzy niż czysta matematyka. Jak jest więcej mieszkańców, jest więcej pieniędzy i więcej potrzeb. Bo każdy ma potrzeby. My mamy 120 tam dróg i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Podstawówka nasza ma 460 dzieci. Tam nie ma gdzie. Jest dwuzmianowość i nie ma w ogóle żadnego miejsca. Ja nie mówię, że to by było przedszkole czanieckie, czy to ma być w Bujakowie. Ale z tego co wiem, to 60 czy 70 dzieci jest poza terenem gminy. To czy jedno, prawie półtora oddziału, tak? Między 30 a 40. Około 40. No to czyli prawie dwa oddziały, bo 25 wchodzi w jeden oddział. Czyli jeżeli rodzice się zdecydują, że te dzieci przyjdą do gminy, do pana wójta, to też im trzeba zabezpieczyć. Nie wiem, jaki jest...
No płacimy, oczywiście, że płacimy. Ja nie wiem, jaki jest metraż, który możemy gospodarować w Bujakowie i chwała za to, bo my nie upieramy się, że to musi być w Czańcu, tylko chodzi o to, że trzeba zabezpieczyć miejsce dla tych dzieci. A tam lokalizacja jest dobra, budynek cały czas, ile było problemów, jakie jest ogrzewane, ile on kosztuje, ile wszystko. Więc wychodzimy z propozycją, że może w Czańcu. Czy pani dyrektor jest w stanie odpowiedzieć, jak ta zerówka nie pójdzie, znaczy się zerówka będzie w szkole, bo nie pójdzie do pierwszej klasy, ile to jest dzieci? To jest tak, jak tłumaczę, to jest 150 na 170, bo tyle jest, rodzi się w roczniku, bo właśnie państwo od razu tu ja nie kłamie, bo tak się, tak to mniej więcej wygląda. Z cyframi się nie dyskutuje, więc czyli trzeba mieć zabezpieczenie, to niekoniecznie w czasie, proszę pana, odpowiadając na wypowiedź, pani radnej Bydlarz, to druga pani, najwyraźniej pani nie słuchała, jak rozpoczynałem swoją wypowiedź. Bo rozpocząłem ją od zdania, że mamy problem i będzie ten problem narastał i musimy wspólnie znaleźć jego rozwiązanie. A natomiast bardzo się cieszę, że w ostatniej części swojej wypowiedzi absolutnie się pani ze mną zgadza i ja z panią również. Zastanówmy się, jak rozsądnie wyłożyć środki publiczne, aby zapewnić rezerwę dla przedszkoli, aby znaleźć miejsce dla tych dzieci, które miejsca nie mają. Ale rozsądnie. Nie na zasadzie, że u nas, tylko u nas. Nie. Zróbmy analizę, jakie mamy możliwości, gdzie można co przesunąć, gdzie nas to będzie kosztowało najmniej i wtedy podejmijmy decyzję. Bo w tej chwili w tym budżecie mamy tylko jeden wariant przedstawiony. No proszę państwa, nic chyba nie wymyślimy, że pan Drzewicki, bo odbiegliśmy od tematu, bo my mamy propozycję projektu uchwały panu gospodarczego gminy. To się wiąże wiadomo z tym, ale mi się wydaje, że ten temat na pewno na nas spadnie i to będzie wielki, naprawdę duży problem. Wszyscy zdajemy z tego sprawę, tylko musimy czekać, co będzie, prawda? Wydaje mi się, że też mamy za mało wiedzy, bo ja bym chciała wiedzieć, ile faktycznie tam jest metrażu i ile my tam dzieci jesteśmy w stanie zmieścić. Czy tam w jakikolwiek sposób i za jaką kwotę, czy kwota włożona w te inwestycje w jakiś sposób nam zrównoważy nasz problem, czy to będzie tylko kropla w morzu potrzeb, i będziemy i tak się borykać dalej z tym problemem, prawda? Może pan Solny tutaj, proszę bardzo. Przepraszam, że zabieram głos, ale przysłuchując się państwa dyskusji, chciałem zauważyć jedną rzecz. Kwota 20 tysięcy złotych tak naprawdę wystarczy na wykonanie inwentaryzacji budowlanej tego budynku plus ewentualnie koncepcji, która pokaże, czy będzie tam mogło powstać przedszkole. Tyle chciałem państwu uzmysłowić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan... Ja tylko jedno zdanie do słów pana radnego Chilanskiego, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to przedszkole powstało w Bujakowie, nawet nowe wybudowane. Tylko zdajemy się sprawę, ile ma ludność i Czaniec, nie ma Bujakowi teraz przedszkole, że będzie w Czańcu, nikt z rodziców nie będzie woził do Bujakowa. Ale słuchaj pan, my musimy patrzeć racjonalnie, że nie wszyscy mają auta. Nie wszyscy mają auta. Proszę państwa, no ja pozwolę sobie zamknąć ten temat przedszkoli, no bo nic więcej nie wymyślimy, proszę państwa. Kto jeszcze ma jakieś zapytania, czy uwagi do pani skarbnik dotyczące uchwalenia planu gospodarczego gminy na 2016 rok? Proszę bardzo. Pani radna. Mam jeszcze takie pytanie. W tym naszym planie gospodarczym przewidziano droga tygodnika na korkę asfaltową na ulicy Sprzecznia do pani Sołtys, ta, o której tak bardzo Państwu głosił. Za rzeczy. Ja się będę zmieniać. Ale mogę? Mogę? Mówię, że nowa chyba nie. Mogę? Pani Radno, proszę się nie obrazić, bardzo Pani przepraszam, jeżeli Pani urażę. Pani nie chodzi na Radę Sołecką. Dla Rady Sołeckiej wszystko to jest poruszane. Myśmy tam 100 ileś tysięcy dali, ogólnie drogi i chodniki. Nikt nie wskazał, którą drogę. A niech się Pani nie obrazi, ale proszę przyjść na Radę Sołecką, nie będzie tutaj polemiki, nie będzie się Pani pytała ani Sołtysa, ani nikogo, o co chodzi. Bo tak jest prawda. Pani Radno, dobrze mówię, Pani zawsze chodzi na Radę Sołeckiej i ja to tak wszystko tym bywam. No, my też bywamy. Zawsze może zmienić. A przecież plan gospodarczy danego sołectwa to jest... Rada ruchomych, w każdym chwili można wszystko pozmieniać. I żadna ulica nie była z nazwy podana, która będzie robiona. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Tyrka. Przepraszam bardzo. Jako radna mam prawo, a nawet obowiązek pytać,
na komisjach. Jest to organ, do którego ja jako radna zobowiązałam się brać w czynny udział. W innym organie nie jestem zobowiązana do brania udziału. Jeżeli nie mogę być, to niestety, ale nie mogę być. Ale moim obowiązkiem jest dopytać, jeżeli chodzi o podejmowanie racjonalnych decyzji. I bardzo mi przykro, że pani radna odmawia mi tego prawa do pytania w imieniu mieszkańców. W związku z tym, że plan układa czy wnioskodawcą projektu budżetu jest pan wójt, mam prawo zapytać pana wójta, czy przewiduje on realizację akurat tej drogi, ponieważ jest również w tej miejscu. Ciszej. Proszę pana. To znaczy mamy zasady takie generalnie, że decyzje, bo jaka droga idzie do realizacji, to zostawiamy radom. Sołtysowi i radom sołeckim, żeby ustalali sobie na tych posiedzeniach, bo nie chcemy się wtrącać i obligatoryjnie narzucać. No myślimy, że akurat rady sołeckie bezpośrednio wiedzą, co powinno generalnie być realizowane w pierwszej kolejności. Znaczy ja chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o radę sołeckiej, mówiliśmy o ulicy Herłowej, nakład transportowy i ewentualnie o dokończeniu ulicy Cierniowej. Z tym, że ulica Zagonowa, o taką pani pyta, ma szansę przejść jako tak część tej ulicy, jako tak zwana droga z funduszy rolniczych. Więc jeżeli te fundusze rolnicze na tą drogę byśmy dostali, zewnętrzne, no to wtedy jest czas na zastanowienie. Natomiast my ostateczną decyzję, którą drogę będziemy robić, musimy podjąć gdzieś na początku stycznia. Więc jeszcze mamy troszeczkę na to czasu i wtedy, jeżeli rzeczywiście te środki byśmy dostali jako na drogi rolnicze, to mielibyśmy szansę zrobić część tej ulicy, bo niecała się kwalifikuje do inwestycji rolniczych. Wtedy my jako sołectwo musielibyśmy dołożyć, albo nie, jeżeli nie dołożymy, no to pewnie nie pójdzie jako droga rolnicza. Dziękuję. Tyle. Proszę pani, prosi o głos? Nie, dziękuję. Kto jeszcze, proszę państwa, ma jakieś zapytania, uwagi, niejasności do projektu uchwały dotyczącej planu gospodarczego gminy? Proszę bardzo. Nie widzę. Proszę państwa, w takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały dotyczący planu gospodarczego gminy na 2016 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do... 13. Kto się wstrzymał? Za. Dwie osoby wstrzymujące. Pasuje się wstrzymał? 15 obecnych. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2023. No to już tu pani skarbnik. Proszę państwa, no cóż, no to tak samo jak w roku bieżącym jest to usankcjonowanie podjętej uchwały budżetowej. Czy zostanie w tym kształcie, w tych kwotach, no to będziecie państwo jeszcze mogli zawnioskować przy uchwale budżetowej, więc proponowałabym jeszcze omówić uchwałę budżetową, jeśli państwo macie uwagi. Dziękuję bardzo. Czy proszę państwa, są jakieś zapytania, niejasności, uwagi do projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2023? Nie widzę, ale proszę. Pan radny. Ale pani zadecydowali się, bo myślę, że słusznie, żeby najpierw popracować nad uchwałą dotyczącą projektu budżetu gminy, no ponieważ to się ściśle wiąże. Dobrze, plan, tak mam. Przepraszam, bo tak mam w kolejności pozycję. Dobrze, tak, kolejność, ale... Dobrze, to odkładamy wieloletnie prognozy finansowe, to przechodzimy do uchwalenia budżetu gminy. Kto ma jakieś zapytania, proszę państwa, uwagi, niejasności? Proszę bardzo. To pani skarbnik. Członków komisji nikt, to proszę pani Sobus. Ja tylko takie pytanie, bo ostateczne jeszcze dopinania w kwestii projektu w dalszej części kardynała Karola Wojtyły były robione. Chodzi mi o inwestycję powiatową, trzeci etap nakładki asfaltowej i chodniki. Tutaj tych pieniędzy nie mamy zabezpieczonych. Nie. Co będzie, jeżeli przejdzie ten trzeci etap? Czy mamy szansę? Bo ja pytałam jeszcze pani z powiatu, no czy mamy szansę?
no, stwierdziła, że jesteśmy gdzieś tam daleko w kolejce, ale szansę mamy. Tutaj już pieniędzy nie widzę, natomiast jak to wygląda od strony, co Państwo więcej wiecie, że tak powiem, na ten temat, bo no, nawet osobiście jeszcze robiłam ostatnie uzgodnienia, o które mnie proszono z powiatu. No i poinformowałam mieszkańców, że mamy szansę w przyszłym roku robienia i w tym momencie ludzie nas wyspowiadają znowu na zebraniu wiejskim. No chwila, miało być i znowu nie jest. Co w tym temacie? Czy Państwo możecie naświetlić? Proszę, proszę Państwa, jeśli chodzi o inwestycje na tej drodze, na tej części drogi powiatowej, to inwestorem, o ile ta droga wejdzie do realizacji, będzie starostwo powiatowe. I nasza gmina jako niejako współinwestor będzie musiało partycypować w kosztach realizacji tego zadania, ale w 2017 roku. Takie zostały poczynione wstępne ustalenia ze starostwem powiatowym z uwagi na to, że w roku 2017, natomiast w 2016 gmina ma do zapłacenia starostwu powiatowemu kwotę 885 tysięcy złotych z tytułu realizacji w roku ubiegłym drogi Porąbka Czaniec. Więc jeśli chodzi o drogę Karola Wojtyły, finansowanie po wejściu zadania do realizacji rozpoczęłoby się od roku 2017, bo może było również rozłożone na dwa lata, bo pewnie tam obciążenie będzie też spore. Takie były rozmowy ze starostą. Czyli by było rozwiązanie. Czyli finansowanie. Dziękuję. Pani Mazur, proszę bardzo. Dziękuję. Ja mam pytanie dotyczące tabeli numer 2, wydatki. To jest dział 801, oświata i wychowanie. Tak. W rozdziale dotyczącym gimnazjum mamy tutaj różnice wynagrodzenia i składki naliczane spadek na 2016 prawie 378 tysięcy. To jest bardzo, bardzo proszę mi wyjaśnić, z czego to wynika. To może ja. Bardzo proszę. To znaczy przede wszystkim zmniejsza się liczebność gimnazjalnych klas, więc oddziałów. W ubiegłym roku były urlopy naprawdę bardzo zdrowe niż na gimnazjach, więc to wygenerowało środki. Zrobiono, znaczy też po jakby tam, gdzie są zespoły szkolne, no, zespoły gimnazjum, no, uczula się nas, że należy te koszty rozdzielać proporcjonalnie do liczby oddziałów, więc my to też jakby wprowadzamy w życie i zostały to rozdzielane i płace, i koszty, ale płace również tak, żeby było to proporcjonalnie, jeżeli jest na przykład, nie wiem, 8, ja nie pamiętam tego, ale jak jest 8 klas szkoły podstawowej, a 3 gimnazjum, to żeby to było proporcjonalnie. Oddziałów, właśnie, jak się wyraziło. To, żeby to było proporcjonalnie rozliczone, a nie tam przypisanie nauczyciela na przykład do gimnazjum, jeżeli też uzupełniono sobie etat w szkole podstawowej i na odwrót. Więc wychodzi to z matematyki trudno. Natomiast lekko zwiększają się wydatki, można zauważyć, bo pani pytała o 801.10 rozdział, ale 801.01 szkoły podstawowe, właśnie tamte wynagrodzenia wzrastają. Właśnie wzrastają. I to jest wzrastają. Nie zostaje przekazowane. Jest 200, ale to są czynniki też właśnie maleją w wyniku z powodu tego, że nie da, bo sprawa jest taka, jaki będzie wydatek, to też się okaże w ciągu roku, bo my nigdy nie wiemy, kto pójdzie na urlop na poratowanie zdrowia. Przede wszystkim, bo one teraz te urlopy generują duże koszty, więc no nie znaczy, że też nie będziemy musieli czarować i przesuwać z rozdziału na rozdział. Oczywiście nie uszczuplając budżetu gminy, tylko mieszcząc się w dziale 801, czyli 8. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma, proszę Państwa, Pani Radna? Ja chciałam zapytać o dział 851, tam jest ochrona zdrowia i zauważam wzrost wydatków na Izbę Wyczynki. Proszę Państwa, otrzymaliśmy z miasta Bielska Białej
wstępny projekt porozumienia. Oczywiście to porozumienie będzie mogło być zawarte dopiero po uchwale budżetowej, jak również uchwale merytorycznej o przystąpieniu do porozumienia. No, miasto Bielsko, wyliczając stawkę od ilości mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy, ustala ją dla wszystkich gmin tym samym wzorem. Czyli taka kwota stosownie do liczby mieszkań, adekwatnie do liczby mieszkań. Dokładnie, tak. Dziękuję. Czy proszę Państwa, ktoś jeszcze ma jakieś zapytania, niejasności? Pan z Wizji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko odwołuję przypomnienia, ponieważ otrzymywaliśmy te pisma na bieżąco i powiedzieliśmy sobie, że wrócimy do nich właśnie przy omawianiu uchwały budżetowej. Wpłynęły takie cztery pisma, które tak mówię, otrzymywaliście na bieżąco. Między innymi właśnie z przedszkola na ulicy Królewskiej. Tam chodzi o opracowanie kosztorysu remontu elewacji budynku, między innymi remont korytarzy i szafek, doposażenie placówki i tam kilka innych pozycji. Od drugiego burmistrza Straży Pożarnej w Bujakowie wpłynęło również pismo o dofinansowaniu zakupu samochodu. O tym też rozmawiali, bo mówiliśmy o tym. Wpłynęło pismo także o dokończenie remontu ulicy Bukowski-Groń. I szanowni Państwo, pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie zabezpieczenia środków na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych. Te cztery pisma wpłynęły i tym też mieliśmy się zająć właśnie na komisji, na sesji budżetowej. Także ja tylko informuję. Z tego co wiem, to te dwa pierwsze punkty są w realizacji. Do realizacji. Na pewno jest, bo i drugą my dostali również dofinansowanie dodatkowe 70 tysięcy, więc te dwa pisma, natomiast te dwa pisma kolejne. To tutaj. Waloryzacja Lukry też jest. Tak. Bukowski Grant to jest znany temat. To jest znaczone. Czyli te pisma, które... To jest Rady Sołeckiej i to jest wielokrotny temat, także... Także te pisma, które spłynęły, zostały rozpatrzone z tego, co pozytywnie i informacje, że Państwu przekazują. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Matur, proszę. A proszę mi przybliżyć, co to jest budynek Okolinki? No, budynek Linki to jest ten budynek, gdzie mieści się bank, poczta i pomoc społeczna. Zaplanowaliśmy na przyszły rok w końcu sfinalizowanie tego remontu pokrycia dachowego wspólnie z użytkownikami, mianowicie z pocztą, z telekomunikacją. No, zadanie nie mogło być realizowane w roku bieżącym, ponieważ bardzo ciężko nam było, i bankiem, tak? Bardzo ciężko nam było zawrzeć porozumienia z tymi jednostkami, zwłaszcza z orężem. Proszę Państwa, jest zlecona koncepcja, projekt tej inwestycji. Jak powiedziałam, inwestycja ma kosztować 270 tysięcy, z tego 280 tysięcy, z tego 170 tysięcy planuje się zgodnie z podpisanymi porozumieniami otrzymać od współudziałowców. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Z tego tytułu oni proszą jakieś prerogatywy typu zwolnienie z czynszu? Nie. Bo to są ich części. Te jednostki są właścicielami tych części. Współwłaścicielami. Tak, oni są właścicielami. Współwłaścicielami budynku. Tak. Czy jeszcze jakieś zapytania, niejasności są dotyczące budżetu gminy na przyszły rok, proszę Państwa? Nie widzę. Pani Sołtys, proszę bardzo. Widzę bardzo duże zmniejszenie dochodu jako dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżącej gminy edukacyjna, opieka wychowawcza. Aż 39,8 tylko w porównaniu z poprzednimi. Co to jest? Na przedszkola. To chodzi o, bo z tytułu objęcia dzieci opieką przedszkolną, budżet państwa przekazuje samorządom tak zwaną dotację przedszkolną. To jest około 1278 zł bodajże było w tym roku na jedno dziecko na rok. Ponieważ, jak zauważyliście Państwo, wcześniej była tutaj dyskusja, dzieci przedszkolne, wszystkie sześciolatki już objęte są nauczaniem szkolnym i zmniejsza się kwota, bo zmniejsza się liczba dzieci. Zmniejsza się kwota dotacji, którą przekazuje budżet państwa, ale zwiększa się subwencja, ponieważ na dzieci szkolne, i tu jeszcze nie mówiliśmy o tym, co jest bardzo ważne, że to, co nam rząd zafunduje,
to jest też dla samorządów wielkie obciążenie, ponieważ na dziecko szkolne teraz planowana jest dotacja, my jesteśmy gminą wiejską, więc wychodzi to około 9 tysięcy rocznie. Natomiast na dziecko. Natomiast jako dotację przedszkolną otrzymamy 1300, bo oni nam to będą waloryzować po 50 zł bodajże do każdego roku. Czyli tu jest też kanał następny. Już mniejsze, dziękuję. Czy jeszcze są jakieś zapytania, niejasności? Proszę pani Terza. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami, to tam był wskaźnik zwiększenia o jedną złotówkę. Tak? A jaka to jest kwota w pani skarbie, jeżeli chodzi o rok? 160 tysięcy. Mogę zacząć o tej opłacie? Proszę bardzo. Proszę Państwa, pamiętacie Państwo, na poprzedniej komisji mieliście Państwo pod obrady przedłożony projekt uchwały o zwiększeniu stawki za gospodarowanie odpadami. Ustaliliśmy wówczas, że zastanowimy się i do tematu wrócimy, kiedy będziemy widzieć wszystkie przesłanki co do ustalenia tej stawki. Co prawda, w budżecie jest zapisany ten wzrost, jak Pani Radna zauważyła, o 1 zł, natomiast proponujemy, aby z tą sprawą się wstrzymać jeszcze. Z jakiego powodu? Proszę Państwa, jest rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, czyli transport. I na tym transporcie wykonawca podwyższył kwotę usługi rocznie o 50 tysięcy złotych. Ale pan wójt ostatnio prowadził rozmowy z szefostwem instalacji w Bielsku, która nam odbiera te odpady. I zostało przedstawione panu wójtowi, że tam na instalacji zwyżki nie będzie. I jeśli by ta sytuacja się utrzymała tak, jak mówimy, no to oczywiście te wydatki spadną. Nie będą takie wydatki, jak planowaliśmy. I dochody oczywiście też będziemy mogli skorygować o odpowiednią kwotę. Ale tak proponowaliśmy tutaj z panem wójtem w swoich rozmowach, aby państwu przedstawić taki projekt i takie rozliczenie, powiedzmy na koniec pierwszego kwartału, jak sprawa będzie wyglądać. Na razie proponujemy nie podnosić kwestii podwyżki cen nieczystości. Ewentualnie, ewentualnie będziemy zmuszeni dokonać korekty po stronie dochodów i po stronie wydatków w trakcie roku budżetowego, ale takie korekty na plus czy na minus po stronie obu, no to nie ma żadnego znaczenia w ogólnym rozrachunku budżetu. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze, proszę Państwa, ma jakieś pytanie? Pani ja mam bardzo dużo pytań. No to proszę pytać. Pani skarbnik, kwestia... Nie, ale skończmy może. Ja bym proponował, żebyśmy ten drugi punkt uchwalenia tych trzech uchwalili i naprawdę zamknąć całość. Ja myślę, że praca nad tym, mamy dwa projekty, powinna trwać bardzo długo. Także nie nawiązujmy tu do bardzo trudnych tradycji naszych zwierzchników, jeżeli chodzi o braci z Sejmu właśnie, ale nie aż taki. Ale powinniśmy się rzeczywiście na tym zastanowić, czy wszystkie gdzieś są w budżecie, no mają swoje uzasadnienia, a może jeszcze jakoś poprawić ten budżet. Ja mam pytanie odnośnie pieniędzy na stypendia, te, o których myśmy mówili. W jakiej to jest pozycji, bo chciałabym mniej więcej wiedzieć, jaka to jest suma. To jest, ja mogę odpowiedzieć. To jest dział 854. Ja nie wiem, bo ja mam tylko ten wycinek, który dotyczy oświaty, ale jest taki dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza. I są tutaj i punkt drugi, świadczenia na rzecz osób fizycznych. I tutaj, bo jest to kwota rzędu 22 tysięcy. Jest to przypisane na dzień dzisiejszy do gminnego zespołu obsługi przedszkoli w wysokości 20 tysięcy. Proszę. Przepraszam, ja źle powiedziałam to widzę. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, ale w rozdziale, bo powiedziałam w rozdziale, ale w rozdziale 854.15. I tu jest kwota 109 950. Tam jest 20 tysięcy na te stypendia i jest planowana, są planowane wydatki na stypendia socjalne.
ponieważ po to, aby decyzję wydaje się na jak gdyby jeszcze w tym roku i po to, żeby można było wydać decyzję, można, trzeba posiadać środki. Więc my planujemy środki, które przychodzą w formie dotacji. Nam to też przekazuje wojewoda i planujemy, że tego będzie. Ale pani radna wydaje mi się o co innego pytała. O nagrody dla uzdolnionych dzieci. Tak, tak. No to w tych 109, tak. 109, 950 jest 20 tysięcy, które są przypisane. Ze środków własnych gminy. Tak, tak. No to nie będzie dotacja. Nie, nawet dotacji nie będzie. Bo zastanawiamy, ta pozycja 163 tysiące w poprzednim roku, a teraz 109. Ponieważ my się boimy, bo jest taka sama też zasada, jak pani Skargi mówi, że jeżeli my uzyskamy wiedzę o dotacji, my na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka jest dotacja. Dotacji przyznaje nam wojewoda w dwóch transzach. Więc my przewidzieliśmy, że tej dotacji na stypendia socjalne, nie mówimy o uzdolnionej młodzieży, przewidzieliśmy na tej wysokości 50 tysięcy. Ale wojewoda przekazuje nam, tak jak mówiłam, w dwóch transzach decyzję o wysokości dotacji na stypendia socjalne i my już w czerwcu lub w lipcu będziemy wiedzieć do tych 50 tysięcy, ile nam wojewoda dołoży i będzie jakby po stronie dochodów będzie korekta i po stronie wydatków będzie korekta. To jest na rozwój. Tak, na rozwój i na zabezpieczenie. Proszę. Ja mam takie pytanie, bo na pewno panie zakładając tą kwotę liczyły mniej więcej ile osób by skorzystało z tych stypendiów naukowych, nagrody, bo to jest nic innego, wyliczając akurat taką kwotę. To znaczy, cóż mogę powiedzieć, no liczę, że to gdzieś w granicach 70-80 uczniów będzie z terenu całej gminy. No nie wiem, dyrektorze odpowiedzi, bo spotykaliśmy się dwa razy, bo jakie macie tam państwo w planach swoich projektów uchwał, jest przygotowany ten regulamin. Spotykałam się z dyrektorami, ja nawet założyłam niższe wartości, jeżeli chodzi o uzyskiwane średnie przez uczniów. Dyrektorzy uznali, że, no, że zbyt łagodnie do tematu podeszłam i podnosili tam. No, pewnie gdyby było 50 tysięcy też byłoby dobrze, no ale skoro pani skarbnik zdecydowała, przymierzyła, że do 20 tysięcy, no to 20 jest. Ale tak liczę, że gdzieś w granicach 70-80 uczniów, no wysokość tego stypendium będzie, jakby wójt już decydował o tej wysokości, bo to będzie zależne. Jeżeli przyjdzie 50 wniosków, no to wiadomo, że wysokość będzie wyższa, wyższe to stypendium. Jeżeli będzie ich więcej, to albo państwo dołożycie nam i tu liczę na państwa łaskawość. To jest jakby pierwsza taka, my też nie, do tej średniej 80 osób, co jest możliwe do osiągnięcia rzeczywiście, to będzie około 250 zł. Tak. No taka nagroda, no proszę państwa, no nie czarujmy się, to ja mówię. My rocznie wydajemy 22 tysiące zł na artykuły w Gazecie Beskidzkiej. To znaczy pan wójt na promocję. Nie mylić z Kroniką Beskidzką, bo to jest co innego. Uważam, że w ten sposób moglibyśmy znacznie zachęcić młodzież do tego, żeby dobrze się uczyła i brała udział w konkursach przedmiotowych, które są dla niej przepustką do tego, żebyśmy się mogli chwalić naszymi wychowankami. Bo nic tak w dzisiejszym świecie nie motywuje, jak przede wszystkim chęć uznania, ale też również jakaś gratyfikacja, że się opłaca ten wysiłek podnieść. Ja uważam, że te 20 tysięcy, które pan wydaje akurat na Gazetę Beskidzką, Kronika Beskidzka jest najbardziej poczytna, ma powiedzmy gdzieś tam jakieś bardzo szerokie gremium czytelników, tam gmina może się promować, ale w Gazecie Beskidzkiej, gdzie mamy 50 egzemplarzy
miesięcznie gazety darmowej i ja naprawdę jej nie widziałam nigdzie. No uważam, że jest to bezcelowe. I lepiej, proszę Państwa, te środki zwiększyć. Wtedy mamy do dyspozycji znacznie większą pulę. Jeżeli Państwo są o 22 tysiące całość, to niech Pan Wójt, powiedzmy, co drugi miesiąc sobie drukuje jakiś tam artykulik w Gazecie Beskidzkiej. Ale nie co miesiąc, gdzie wydajemy około 2000 na artykuł. Ale proszę Państwa, przepraszam, wejdę w słowo, no na dzień dzisiejszy nie wiemy, to są przymiarki lub nie tłuszki. To robimy jakby, jeszcze raz wprowadzamy takie doświadczalne po prostu. To trudno dzisiaj coś przewidzieć, bo rzeczywiście ja się zgadzam o odnośnej wysokości tej nagrody, co Pani mówi, że to jest kwota niska, tak, zgadzam, ale proszę Państwa, może to zaczekajmy, co będzie dalej i zobaczymy, ile to będzie tych kosztów, bo... To jest nowość, co wprowadzamy pierwszy raz. I to dopiero musimy dawać doświadczenia na ten projekt. Mogę Pani Przewodniczący? Proszę Państwa, oczywiście, jeżeli Pan Wójt podpisze w styczniu, bo damy mu na promocję 110 tysięcy, jeżeli podpisze umowę z Gazetą Beskidzką, to już tych pieniędzy nie będzie. A to Rada uchwala budżet. Ja jako Radna wskazuję źródło pokrycia tego wydatku i uważam, że jest bardziej racjonalny do wydania, jeżeli chodzi o promocję gminy, niż na Gazetę Beskidzką. Ale możemy zawrzeć konsensus. Tak mówię, co drugi miesiąc niech Pan Wójt promuje się dalej w Gazecie Beskidzkiej, ale te 10 tysięcy nie doda do nagród edukacyjnych. No jak już, proszę Państwa, promować tą młodzież, te dzieci, które czasami cały rok pracują na to, żeby być. No to, proszę Państwa, nie ma lepszej promocji. Czyli rozumiem, jako prowadzący komisji, że Pani stawia wniosek. No bo odnośnie promocji moja też uwaga jest taka osobista, że każda gmina się promuje, proszę Państwa. Każda gmina się promuje. Nie, że gmina promuje. A jaka jest opinia Pana Burmistrza? Proszę bardzo. Ja już mówiłem, że obywatelom naszej gminy należy się rzetelna informacja i to nie są jakieś tam byle artykułki, tylko rzetelna informacja o tym, co się dzieje w gminie. I moje zdanie jest takie, że rzetelna informacja należy się mieszkańcom gminy. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Wójcie, z Panem zgodzę. Oczywiście bardzo się cieszę, że ruszyła najbardziej tania forma promocji gminy, czyli strona internetowa, że mieszkańcy są na bieżąco informowani. Ale zwracam uwagę, że w porównaniu do Kroniki Beskidzkiej, którą ludzie kupują i czytają i tam rzeczywiście ta promocja jest powszechna, Gazeta Beskidzka według umowy to jest 50 egzemplarzy bezpłatnych co miesiąc na terenie gminy. I oprócz tego każde 50 egzemplarzy bezpłatnych na terenie innych gmin. Czy chodzi nam o taką promocję, czy o to, że będziemy się mogli pochwalić, że nasze dzieciaki mają zachętę w postaci uhonorowania ich trudów i obciążenia rodziców nagrodą pieniężną w wysokości odpowiedniej, będą jeszcze bardziej się starały. Moja opinia jest taka, że powinniśmy te środki zwiększyć z promocji, ponieważ Pan Wójt już pokazał, że raz może rozdysponować rezerwę ogólną na cele promocyjne, więc my jako Rada, będąc odpowiednim organem do tego, żeby mocować pewne rzeczy i analizować, ale też motywować naszą młodzież, proszę Państwa, a chodzi nam o to, żeby młodzi ludzie przychodzili do naszych gimnazjów, no to nie ma chyba lepszej promocji, proszę Państwa, żeby zachęcać, żeby młodzież korzystała z naszych gimnazjów. Od razu mówię, w gimnazjum w Wyspianie nagrody są i te nagrody są znaczne. Czyli proszę zredagować Pani Radna wniosek. Ja proponuję, żeby tutaj, tak jak mówię, pogodzić jednych i drugich i przeznaczyć powiedzmy 15 tysięcy bądź 10 tysięcy, może tu się Państwo ustosunkują, przerzucić z promocji na stypendia, przepraszam, nagrodę edukacyjną gminy Pałowka. Ja się zgadzam. No, proszę. Ale też nie wiadomo, czy to 10, 30 tysięcy, to nie będzie mało. To może w każdej chwili można
czyli może to znów będzie mały jeszcze potem. No nie, ja też zwrócę uwagę, że w tej chwili to wprowadzamy, że to jest mały. Czy 200 złotych? Moje zdanie mało. No to tak samo jak projekt LPS-u. Jeżeli pani radna ma mało, to przeżyłyby 50 tysięcy. No właśnie, możemy 50 tysięcy. Ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, ile będzie uczniów, bo może średnia spaść. Bo taka sprawa, może być jeszcze więcej, może być 100 dzieci, a może być 50. Na razie nie wiadomo. Proszę państwa, jeżeli więcej przerzucimy i więcej damy, to tym większa będzie chwała dla was. Oczywiście. I motywacja dla młodzieży. Znaczy ja myślę, że akurat państwo chcecie rozpuszczać młodzież. To jest, dla mnie to płacenie młodzieży za to, że się dobrze uczy, jest demoralizujące. Ja chodziłem do szkoły, nikt mi nie płacił. A miałem bardzo dobre wyniki i wcale nie mam pretensji do tych dyrektorów szkół, czy w podstawówce, czy w szkole średniej. Na studiach owszem, tam były nagrody dyrektorskie. To jest to innego. Dla mnie młodzież się powinna uczyć nie za pieniądze, tylko powinna się uczyć dla siebie, żeby wyciągła jak najwięcej z tego, co jest. Zresztą jak państwo popatrzycie, ostatnio oglądałem wyniki, to co było w końcu opublikowane, jaki jest poziom szkół ogólnie na terenie powiatu bielskiego, to nasze szkoły należą do najlepszych. Jeżeli chodzi o matematykę, to było lepiej niż w Bielsku, a jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, to minimalnie żeśmy byli gorsi od Bielska. Chociaż nikt im pieniędzy za to nie dawał. Jeszcze mi zawsze mówił, jak chciał kilka grać, to musiał wrócę zrobić. A teraz jeszcze płacić są prawie. To samo nie chcę mówić. W takim razie proszę. Ja proponuję przerwę jednak, panie przewodniczący. No. Jak słyszę takie głosy, ja bardzo proszę o przerwę. Słuchajcie, tak, panie, trzymaj pomieszanie, bo dyskutujemy dalej. Przemyślcie, proszę państwo, to, bo jeżeli jest postawiony wniosek, to ja mam obowiązek o tym wniosek dać pod głosowanie. 5 minut przerwy, ci co palą, to palą, ci co nie palą, to nie palą i przemyślcie.